Reżyserze, dzień dobry. Cześć. Cześć. Właśnie zwróciłem uwagę na twoje buty. To jesteś jedynym facetem w tej części Europy chyba, który śmiga w takich... Jest przepiękne. Też jestem w nich zakochany. Gdybyś ty mógł je pokazać na kamerę, byłoby cudnie na szczęście. Wiesz co, ale myślę sobie, reżyserze, czy jak ostatnio się widzieliśmy, czy ciebie nie było więcej? Wiesz co, ja przestałem się już ważyć nawet. No właśnie, ale z 50 ale na stało? Poziomie 55 minus przestałem się ważyć. Ale co się stało? To świadome, czy coś się złego dzieje z tobą? Słuchaj, nie. Generalnie, wiesz co, poczułem się już takim więźniem tego ciała. Jak miałem 30 lat, to mi to aż tak nie przeszkadzało. Nawet Google jeszcze cię nie zdążył odświeżyć. Jak rzucisz sobie wega, to wszędzie wega jest taki. Natomiast rzeczywiście poczułem się zmęczony i no nie jest lekko, bo wiesz, kurczaki 5 razy dziennie. Jednak. To nie jest frajda, aczkolwiek daje efekt. No, efekt jest niewiarygodny. Nie wiem, czy to jest tak samo dobry efekt jak promocja twoich filmów, ale rzeczywiście można o tym mówić jak sensacja. Zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie i zapowiadając film, wspomniałem, że są tam ludzie, którzy uważają, że ty o nich opowiadasz film. Znasz takich? Wiesz co? Pytasz uważaj o Misiewicza? Nie znam w ogóle tego człowieka. Legendy krążą, że był taki asystent Antoniego Macierewicza, który w twoim filmie występuje w roli co najmniej dwuznacznej. A nie wydaje ci się, że to on powinien zapłacić mi za bańkę za to, że nie zatrudniłem w tej roli jakiegoś warchlaka, tylko przystojnego, prawda? Królikowskiego? Tak, chociaż nie wiem, czy nie za przystojnego. Może o to on się oburza. Moim oryginał, wiesz, jest ładny. Wyłącznie ociepli mu to wizerunek. Ociepli mu wizerunek? Taka erotyczna scena? Wiesz co, problem polega na tym, szczerze, że Patryk, mamy dzisiaj dużo ciężko czasu. Jest wypowiadać się na temat filmu, który jest nie jeszcze idzie. Montowany, z tego względu, że on przytoczył na przykład sytuację, że nigdy w życiu nie strzelał z czołgu, a tak. Jedynie nim jeździł. Dominik, zapisz to, to jest cholerna różnica. On po prostu tylko jeździł tym czołgiem, nie strzelał. Ale uwaga, w moim pójdziesz filmie siedzieć za to, jeśli on również z tego czołgu nie strzela. A kto strzela? Strzela czołgista, natomiast... Widziałeś, wierzam że on... Tego... Nie, Patryk, on wchodzi w każdą możliwą rolę. Widziałeś, jak on pracował ciężko dla Polski, czyli dla ciebie też. On był każdym. On był asystentem, on był czołgistą, on był pilotem F-35, który widział machającego Dudę wszystkim. Widziałem, dlatego że w pozwie skserował swoje ordery. Pójdziesz siedzieć jak nic. Ale to już dobrze zrobi tobie filmowi, prawda? Jakbyś ty przed ukazaniem się filmu w kinach, Patryk Wega w kajdankach o 6 rano idzie do więzienia. Cudownie. Nawet zastanawiałem się, czy nie zaimprowizować takiej sytuacji. Ty już jesteś zdolny do wielu rzeczy, prawda? Masz no taki to, poziom... Myślę, że jestem socjopatą, więc chyba tak. Socjologiem no. Jesteś, to tak. Przy okazji socjopatą. Czy jako socjolog... naprawdę potrafisz o nas powiedzieć wiele? O nas Polakach? Rzeczywiście jest tak, że robię coś, czego nikt nie robi w tym kraju, jeśli chodzi o filmowców, z tego względu, że jako ten socjolog ja się kieruję w zasadzie wyłącznie badaniami. Mhm. I na te badania wydajemy setki tysięcy złotych. Czyli ale... jak każda szanująca się telewizja, nie wypuścisz programu, dopóki go nie zbadasz. Ale albo radio temu, z muzyką, tak? Dzięki temu no nie jesteśmy dziećmi poruszającymi się we mgle, mhm. Tylko staramy się szczytywać ten rynek i robić coś, co jest odpowiedzią na potrzeby Polaków. Bo ja tych filmów nie robię dla siebie, tylko dla ludzi. No, patrząc po liczbie ludzi, których wyciągasz z domu do kina, to rzeczywiście tak. To czego Polacy dzisiaj chcą od ciebie w kinie? Albo w ogóle od kina? Ja nie powiem tego. Nie po to wydaje na badania, tylko żeby teraz powiedzieć dokładnie. No. No Smarzowski też, nie wiem czy robi badania, ale jak się popatrzy dzisiaj na was, ty w swoim świecie, on w swoim świecie, stawiacie takie ogromne lustro przed nami i mówicie, zobaczcie, to wy. No generalnie jest tak, że ludzie nie chcą już oglądać TVN-u. No mają do wyboru tysiąc innych kanałów telewizyjnych, ale nie, chodzi o to, że Polska była społeczeństwem aspirującym do sukcesu, mhm. I w latach 90. i 2000. sprzedawała się rzeczywistość lepsza niż za oknem. I okay. Na tym jechał TVN, pokazując piękny świat, gdzie wszyscy mhm. byli super ubrani, ładni, mieli apartamenty, samochody. Dziś Polacy już tego nie chcą. Ale bo już to mają, czy co? Nie, bo dostrzegli, że tego sukcesu nie będzie i o 17 chcą wyjść do domu i trochę pożyć. A jednocześnie ludzie nie potrafią mhm. odnaleźć się w pędzie życia i chcą czegoś, co ich ukonstytuuje albo w rzeczywistości. Kogoś, kto im coś da, po prostu. Tak? Nie, chcą autentyczności, chcą prawdy, prawdy, prawdy. Czegoś, co im powie, jak jest naprawdę zbudowany świat, w którym żyją. I przychodzi Wega i mówi, bardzo proszę, tak wygląda Polska.
to nie jest oczywiście tak proste, bo no tych nie, elementów jest więcej, ale to jest jedna ze składowych. To dzisiaj, i ten Polak już dzisiaj taki jest w Anno Domini 2019, mu się to zmieni, czy to się zabetonowało na dłuższy czas, jak socjolog czuje? Oczywiście, że się zmieni, no z tego względu, że co więcej, bardzo ciekawe jest to, że ta zmiana w dzisiejszym świecie trendów następuje coraz szybciej za sprawą tego, że ten świat przyspieszył. W związku z czym nie można spoczywać na laurach, aczkolwiek w tym przypadku musi nastąpić pewna zmiana pokoleniowa, czyli te dzieciaki, które mają teraz 12 lat, muszą dorosnąć i wówczas okaże się, że oni mają inne potrzeby i trzeba będzie temu wyjść naprzeciw. Ale zanim, bo 12-latek to jest twój widz, czy nie? Gdzieś tam? Ja, tak, tak. Nawet przychodzą do mnie dzieci 8-letnie mówiąc, że widziałem Pitbulla, było super. Ty demoralizujesz tych ludzi, no. Rodzice chyba. Rodzice. Ale to jest dla ciebie, masz takie poczucie, że wychowujesz nowe pokolenie obywateli, czy nie? Wiesz co, nie wiem, czy wychowuję. No to jest tak, że odpowiadam na pewną potrzebę tych ludzi, natomiast generalnie no, staram się robić filmy, które są odbiciem rzeczywistości, ale tych składowych jest dużo więcej, no bo ludzie tak naprawdę chcą się też odmurzyć, tak? Chcą się zrelaksować po tym tygodniu roboty i się mieć 2 godziny rozrywki, więc ja tę rozrywkę staram się ludziom dawać. I tak samo nawet w polityce, która jest tematem, wydawałoby się obrzydliwym i ludzie tak naprawdę nie cierpią polityki, no to jest film, który da ludziom 2 godziny super zabawy. Dzisiaj jest tak, że jesteśmy bardzo głęboko w polityce zanurzeni, prawda? Nie ma w ogóle tematu, w którym by nas nie było. Masz Białystok ostatnio, masz tam w cholerę polityki też. Mimo, że masz przy okazji proste naparzanie ludzi z tęczową flagą, to masz jeszcze w cholerę polityki. Masz ministra edukacji, który wychodzi i mówi tak, nie no, widzicie przecież, że ludzie nie chcą, żebyście maszerowali pod tą flagą, więc tego nie róbcie. Nie, wychodzi minister edukacji, mówi, kurczę, jaki problem, biją ludzi, może porozmawiajmy z tymi, którzy biją, tylko tym, którzy wychodzą, mówi, nie wychodźcie. Ale to jest niesamowite. Ja byłem o tym przekonany, bo tak naprawdę w moim przypadku wszystko zaczęło się od rodziny, kiedy zobaczyłem, że moi bliscy są w stanie totalnie skonfliktować się przy stole wigilijnym i przestać ze sobą gadać ze sprawą poglądów politycznych. Natomiast jest tak, że no, to, co się dzieje z tym filmem, pokazuje, jak my jesteśmy totalnie emocjonalnie podłączeni do tego. Dlatego, że jedni ludzie są blisko polityki z uwagi na 500+, inni uważają, że drugi obóz to są oszołomy, ci uważają, że ci ludzie są złodziejami i tak naprawdę to wywołuje totalne emocje. Wpisy, które ludzie robią, wysyłając mi jakieś listy, czy pisząc, że ja jestem wysłannikiem Lucyfera, no po prostu są tak absurdalne. No wiesz, to dziar jest, no. Nie wiem, czy Lucyfer ma takie piękne złote zegarki, ale jego wysłannik może mieć. Brylantowy, a skromny. Cały wegan. Natomiast wysyłają ci, czujesz się w jakimś sensie z uwagi na przedpremierowy czas przed twoim filmem i na te listy, na to wszystko lekko zagrożone, czy nie? Nie, wiesz co, no nie mam jeszcze ochrony. Jeszcze. Nie, jeszcze poruszam się sam. No, ale z drugiej strony wstawiasz na mównicę w Sejmie kobietę, która mi przypomina jedną z najlepiej odżywionych polskich posłanek w Sejmie, prawda? Czy niedługo to ona już była. No niedługo właśnie, to jest to. Ona, myślę, że się, nie wiem, czy nie będziesz musiał przemontować filmu. Generalnie jest tak, że robiąc taki film, no nie da się tego zrobić na 50%. To trzeba po prostu zrobić albo ostro, albo nie robić tego w ogóle. I to było naturalne, w związku z czym mnie też nie dziwi to, co się dzieje tu i teraz, bo napięcie towarzyszące temu filmowi jest czymś naturalnym i trzeba to po prostu zaakceptować, wypić rano kawę. Pomyśleć sobie, no dzień. Mówią o mnie, to dobrze, niech cię to poniesie. Czy to będzie film z najlepszym rekordem Patryka Wegi? Jak czujesz? No wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli rekord, jeśli chodzi o otwarcie, bo znowu odwołuję się do liczb i widzę, jakie liczby wytworzył Claire podczas całej eksploatacji filmu i my jesteśmy już o 25% lepsi na miesiąc przed premierą, w związku z czym myślę, że rzeczywiście ludzie tłumnie na ten film ruszą. Zobacz, tak często jak rozmawiamy tutaj z reżyserami, aktorami, oni mówią, różnie bywa z tą sceną, z tym kinem, albo z tym teatrem, albo z tą książką, którą napisałem, ona nie zawsze musi odpowiadać na to, co tu i teraz, ona powinna być ponadczasowa. A dzisiaj masz Claire, masz film Sekielskich, masz twój film, tu i teraz opowiadacie i tłumy walą. No generalnie, tak jak powiedziałem, ja jestem przekonany, że ludzie chcą odbicia rzeczywistości. Ja to widzę. Nawet w tym, chociaż nie wiem, nie będę tego chyba mówił.
Powiedz, poczekaj, Dominik, wyłącz kamerę, on mi powie, a ja to później widzom opowiem. Nie, ale Patryk, ciekawe jest to, na przykład, że nawet Polki, które są najliczniejszą grupą kobiet oglądającą porno w Europie, no, uwielbiają oglądać polskie filmy, chociaż są w nich kiepscy aktorzy. Nie ma scen. Jest to słabo zrobione, ale oglądamy to, bo to jest nasze polskie, rodzime, przez to bardziej autentyczne i prawdziwe, bo bliższe nas. Dlaczego Vega tak żre w kinie? Jak myślisz? Poza tymi badaniami, zostawmy je. Skąd u ciebie ta umiejętność takiego fermentu i tak skutecznego fermentu? Wiesz co, no chyba dlatego, że ja nie olewam widza po prostu. Czyli ty z nim tylko najpierw pogadasz i pokażesz mu trochę to, co najpierw chce zobaczyć. Najpierw pogadam, czy posłucham, czego on tak naprawdę chce i staram się wyjść mu naprzeciw. Ja uważam, że jeżeli ktoś robi filmy dla siebie, no to jest słaba sytuacja, no bo można pisać, nie wiem, książki, opowiadania, nie angażować milionów złotych i energii setek ludzi po to, żeby spełniać jakieś własne kompleksy. Z czasów telewizyjnych pamiętam, wspominałeś o TVN-ie, tą dyskusję, na ile to telewizja psuje gust widza, a na ile to gust widza jest tak słaby, że telewizja po prostu tylko na to odpowiada, więc nie ma co się czepiać, że jest Big Brother albo inne docu-series. I zastanawiam się, na ile rzeczywiście dzisiaj ta dyskusja jest bez sensu, dlatego że jeżeli widz chce tego, to tak jak mówisz, nie ma sensu robić filmu do szuflady, tylko trzeba mu dać w jakiś fajny, w miarę artystyczny sposób opowiedzieć to, czego on chce. Tak, aczkolwiek sytuacja jest bardziej złożona z tego względu, że my nie mamy jednego widza w Polsce. No dlatego, to, że jest segmentacja w Polsce, tak, społeczeństwa. I jak się przyjrzysz poszczególnym grupom, to każda z tych grup chce czego innego. Mówiliśmy nawet, to co wspomniałeś to jedno, ale wcześniej wspominaliśmy o tym, że ten rów mariański między jedną grupą a drugą jest bardzo głęboki. Jest sporą konkurencją dla oryginału, natomiast na twój film pewnie pójdzie jedna i druga grupa, nie? Nie, tych grup jest 7. Mów. Co? No jedna nie jest pisowska, druga jest opozycyjna. Ale to może to się przyda, wiesz, Koalicji Obywatelskiej, Biedroń słucha, może on wreszcie będzie mógł wygrać w Warszawie, a nie tylko w Brukseli. Nie wydaje mi się. 7 grup? Że wygra, tak. 7 grup? W związku z czym do każdej z tych grup musisz dojść w inny sposób, dlatego że ci ludzie pójdą z innego powodu na twój film. Ale to nie są tylko polityczne grupy, tak? Mówimy już bardziej o warstwie społecznej. Czy to nie jest taki prosty podział ci za PiS-em i ci przeciwko PiS-em? Oczywiście, tak? Że okay. Nie. Jest też taki podział Warszawa i reszta Polski? On jest odbiciem raczej tej segmentacji społeczeństwa. Ja w ten sposób nie patrzę na to, że trzeba się inaczej komunikować z warszawiakami niż z resztą kraju. Bo są tacy, którzy... No bo zobacz, ty jesteś w takiej sytuacji, masz film i chciałbyś, żeby najwięcej ludzi go zobaczyło. Taki Kaczyński, czy taki Schetyna, czy taki... Taka lewica, powiedzmy, mają swój program i chcieliby, żeby jak najwięcej Polaków ich zobaczyło. I ty podchodzisz do tego profesjonalnie, jak mówisz, pytasz, badasz i wychodzisz z produktem, a oni cały czas są niepozbierani. Może to jest jakiś pomysł, żeby po prostu częściej pytali, słuchali, badali, jak myślisz? Wiesz co, no to, co robi opozycja, to jest w ogóle dramat jakiś, no bo to tej opozycji nawet nie ma. Zobacz, no właśnie, ich nawet nie ma. I teraz wychodzi trzech muszkieterów, Zandberg, Czarzasty i Biedroń, mówią spokojnie, damy radę. No wiesz co, dla mnie to wygląda naprawdę słabo, bo ja... No wydaje mi się, że to potrzeba chyba lat, żeby... Jeszcze mamy czekać? 4 lata ludzie czekali, no. Jakaś realna opozycja. Może tam nie ma nikogo po prostu, kto mógłby to zrobić, ale z drugiej strony zobacz, masz Białystok i akurat z tych łysych głów, które tam kopały tych dzieciaków, może już więcej włosów nie spadnie, ale jednak jest coś takiego, że to się odbywa i trochę jest to naturalne, prawda? To się za chwilę może powtórzyć w innym mieście i też nikt już nie będzie podnosił specjalnego larum, po prostu to się dzieje i koniec. Albo to akceptujecie, w większości niepisowska, albo nie. Dla mnie najbardziej przerażające jest to, że ja w swoim życiu 42-letnim nie pamiętam sytuacji, kiedy Polacy byliby tak podzieleni. I mi to przywodzi na myśl raczej tragiczne momenty w historii. I tak naprawdę no, jesteśmy bardzo blisko od jakiejś iskry, która jest w stanie przerodzić się w coś groźnego. I to, co ja bym chciał zrobić również swoim filmem, rozładować. No to jednak rozładować tę sytuację i skłonić ludzi do tego, żeby zamiast nienawiści zaczęli wspólnie działać no, dla polepszenia świata, w którym przyszło nam żyć. Jak pisałeś scenariusz tego filmu? Otwierałeś codziennie gazetę, otwierałeś co chwilę telewizję, patrzyłeś, o jeszcze ten wątek, jeszcze ten wątek, jeszcze ten powiedział to, dopiszmy. Nie, generalnie podszedłem do tego tak samo jak do innych filmów, czyli temat zrobiliśmy nieważne, tak? Solidną dokumentację, spotkaliśmy się z ponad 100 polityków przez 1,5 roku
Rozmawialiśmy z nimi. Oczywiście jest tak, że... Nie, zaczęliśmy od tych, którzy byli najbardziej sfrustrowani. Wybierasz po prostu pierwszą ligę, a nie jakieś... Gdzie on siedzi, słucha. Mam nadzieję, że wyjdzie i nie wejdzie, my będziemy mieli więcej czasu pogadać po prostu. Wiadomo, że najłatwiej dotrzeć do ludzi, którzy byli wyrzuceni na przykład z partii, bo oni są skłonni do tego, żeby mówić. Oczywiście można się zastanawiać, czy to, co mówią, jest wartościowe, czy nie jest nacechowane jakimś tam żalem i przesadą. Tym niemniej, jeśli rozmawiasz z jednym, piątym, dwudziestym, pięćdziesiątym człowiekiem i coś się powtarza, no to mnie uczono na dziennikarstwie, że jeśli pewna informacja powtarza się trzy razy z różnych źródeł, no to należy uznać ją za fakt. W związku z czym mam poczucie, że ten scenarzysta wybrnął z arcytrudnego tematu, jakim jest polityka, obronną ręką i udało się w tym filmie przedstawić tę politykę wielowymiarowo i biorąc pod uwagę rozmaite aspekty. Jesteś dramaturgiem w tym? Komediopisarzem? Jak to jest? Bliżej czego to będzie film? Wiesz co, myśmy starali się zrobić ultra poważny film, ale ta sytuacja polityczna w Polsce no jest niestety tak tragikomiczna, że z tego nie da się śmiać. Tym niemniej często jest to śmiech przez łzy, no bo nawet jeśli starasz się opowiadać coś ze śmiertelną powagą, to jest to po prostu arcyzabawne. No to jak zdecydowanie myślisz... ludzie no, będą się na tym filmie jednak lać przez dwie godziny. No właśnie, ale wracając do Bartosza, który jeszcze do niedawna nie miał nazwiska i siedział w areszcie. Zobacz, czy to jest postać tragiczna? Na pewno tragikomiczna. Dla mnie to jest dzieciak, któremu zabrano zabawki i jestem sfrustrowany. Jak może być sytuacja, mieć miejsce sytuacja, gdzie on, no jednak mając przekonanie według mnie, że żyje poza prawem, ponad prawem, kiedy piastował funkcję w państwie, tak naprawdę dalej jest o tym przekonany. Z tego względu, że nawet występując z pozwem przeciwko mnie, łącznie ze swoim pełnomocnikiem dokonali nadużycia. Dlatego, że chcąc mieć proces w Poznaniu, czyli blisko siebie, oprócz mnie i dystrybutora, pozwali przypadkowe kino z dupy, które jest w jakimś domu kultury, tylko po to, żeby mieć powód do tego, żeby to był Poznań. I to jest działanie, które jest ewidentnym nadużyciem prawa. Zobacz, jak bycie w państwie nauczyło, żeby było wygodnie. Nie będzie jeździł za tobą. To nie ty wiem, będziesz chyba wyślę mu czekoladę, bo podobno czekoladami go przekupywali. Ale zobacz, on dzisiaj wychodzi i jest taki... Jest to rzeczywiście... Wróci mu jojo. Jojo będzie. Nie ma opcji. Teraz odreaguje tą odsiadkę, pójdą czekolady, znowu wrót słodycze, to jest w ogóle... Ale już nikt nie mówi do niego, panie ministrze, wiesz, to jest ten problem, nie? Że jest to niesamowity też przykład takiej kariery, która... Wiesz, bo obstawiam, że do mojej premiery już mu... Że już przybędzie. Zdycha wróci, no. Ale z drugiej strony jest coś takiego, że jest to taki symbol takiej kariery, która się rzeczywiście partyjnie może udać, ale nigdzie indziej. W normalnym biznesie to być nie przeszło. No oczywiście, że tak, bo to są działania jednak kryminogenne i ja zadaję sobie pytanie, dlaczego on nie pozwał Gazety Wyborczej, Onetu, Wprostu czy Newsweeka, które rozpisywały się o faktach z jego życia dotyczących narkotyków, pracy za seks i tak dalej. Gdzie za seks? Przecież widać, że on nie potrafi. To był u ciebie w filmie, to jest chyba pierwszy raz. No. Nie, on jest, bo on jest. On ma dziewczynę teraz, z tego co wiem. Ale właśnie, ja w ogóle nie rozumiem. On ma dziewczynę, a ty sugerujesz, że on woli inaczej. Misiek, nie róbmy dramatu. Co to jest za problem wydymać się z facetem, naprawdę? No. To rzeczywiście nie jest takie trudne, mówią niektórzy. Natomiast w tym filmie widzimy tylko fragment. Zastanawiam się, na ile to będzie pokazane czule, mimo wszystko. Wiesz, to jest romantyczna scena, prawda? Tak, jedna a być może wszystkich zaskoczymy i okaże się, że znowu Misiewicz kompletnie błędnie poczytuje tą scenę. Ile będzie takich scen w takim razie? Kto jeszcze tam powinien czuć się najbardziej oburzony jak może? Wiesz co, no... Od kogo czekasz na pozew? No, generalnie, bardzo proszę, panie Patryku. Jeśli w Polsce chcesz porwać miliony ludzi, no to musisz naruszyć świętość. No nie. Ja tą świętość w tym filmie naruszę. Na nim? Zobacz, ja nie będę wymieniał w ogóle imienia i nazwiska, ale naprawdę on spadnie z cokołu? Generalnie to, co się dzieje teraz, jest niczym w porównaniu do tego, co się rozpęta przed premierą tego filmu. Czy ten film w takim razie będzie miał premierę? Oczywiście, że tak. Ja jestem optymistą.
mimo że atakujesz jego? Generalnie, no trzeba sobie zdawać sprawę, że politycy mają grubą skórę. No nie wszyscy. No ten już nie jest politykiem Misiewicz, tak? Ale no profesjonalni politycy, mi mówiono o tym, że kiedy jedna z osób przedstawianych w tym filmie była ministrem, dziennie pojawiało się 70 artykułów walących bezpośrednio w tą osobę artykułów negatywnych. W związku z czym, jeśli ktoś ma 70 artykułów dziennie na swój temat negatywnych, no to jest już tak do tego przyzwyczajony, że ma tak naprawdę na to centralnie wywalone. No tak, ale jak pokazujesz, że on się właśnie uprawia miłość z mężczyzną, no to w gazecie mogli pisać, że bierze narkotyki, ale tak naprawdę nie było tego widać, a u ciebie jest taka sugestia. No tak, tak, tak. Ja nie mówię teraz o Misiewiczu, jasne, tylko o kimś, o politykach, którzy dalej piastują funkcję. Generalnie politycy, ludzie, którzy funkcjonują w polityce od lat, po paru latach stają się socjopatami. Tak jak ja. To może ja cię zawiozę do dobrego szpitala psychiatrycznego. Po prostu, a nie będziemy tu gadać. Ja uważam, że tak naprawdę ich to nie uraża. Po prostu, oni nawet oczywiście lubią. Oczywiście, że nie może to powodować sobie jakąś irytację u nich, ale to nie jest sytuacja, w której oni chcieliby się ze mną procesować. Pomyślą sobie, że im głośniej... Ale na zasadzie... No nie rozumieją, co to jest marketing. Nie, ale na zasadzie właśnie nieważne, jak mówią, ważne, żeby mówili. Tak, i generalnie obłuda polityki i zakłamanie, które jest pokazane w moim filmie, przecież sprowadza się do tego, że tak samo ci ludzie przed kamerami toczą boje, a potem niejednokrotnie spotykają się ze sobą w ramach tych wrogich, pozornie ugrupowań i wspólnie balują i piją alkohol. To wszystko jest pewną iluzją, którą obserwujemy. Grą, w którą grają z nami? Zdecydowanie tak. No to jest marketing polityczny i również ci ludzie, będąc profesjonalistami, rozumieją, że ja wykonuję pewną robotę marketingową tu i teraz. Słyszałeś, znasz Jacka Kurskiego, prawda? To jest dopiero reżyser. Też myślę socjopata. Jacek Kurski chce mieć kontrfilm do twojego. No, no, gratuluję. No. Myślę, aktorzy wprawdzie się oburzają teraz na to, ale jednak, no mimo wszystko będzie wet za wet. Ale chodzi o ten film, tak, o gdzie Amber nawet, Gold? Tak, no, gdzie nawet grają zacni aktorzy, którzy się zdziwili teraz, że będą wykorzystani w celach politycznych. Myślę, że oni nie potrafią tego sprzedać. A dzisiaj pójście do polskiego widza to jest tylko i wyłącznie marketing, czy coś jeszcze? Nie jest marketing, dlatego że ten marketing starcza ci tylko na otwarcie, czyli na wystrzał tej rakiety w kosmos, ale to, jak szybko ona będzie lecieć, a co więcej, jak szybko wyhamowywać, no to już zależy od jakości tego, co robisz. Rozumiem, że czy możemy założyć już teraz, że to jest część pierwsza tylko? Tak. Jednak. Jesteśmy przy Ministerstwie Sprawiedliwości i chwilę tu postoimy. Czy w twoim filmie pojawia się gospodarz tego budynku po prawej? Zbigniew Z. Wiesz co, no staram się mimo licznych fragmentów, tak, które wrzucam, zachowywać jakąkolwiek tajemnicę. No chcę, żeby ludzie jednak mieli rodzaj ekscytacji i tak zarzucają mi, że pokazałem połowę filmu, co jest nieprawdą. Nie, to tylko jedna erotyczna scena. Bo pokazaliśmy 3 minuty ze 135. No właśnie. A nie pomyślałeś sobie, cholera, te moje filmy są za długie, zrobię po prostu takie piękne 60 minut. Nie, 60 minut, no to jest za mało. Dla samego prezesa. Aczkolwiek ciekawe jest to, że tak przyspiesza świat, że moim zdaniem niedługo formą obowiązującą stanie się to, co ty robisz, czyli 20 minut. No, na przykład. Bo to jest wygodny format, gdzie człowiek jadąc metrem jest w stanie włączyć komórkę, tak, zaabsorbować to przez 20 minut i iść do zajęć. No, ale z drugiej strony ty się porywasz na 2 godziny i też się dobrze masz. No, bo już jak ten człowiek siądzie w kinie, to nie ma gdzie uciekać. No. Musi to zobaczyć. Nie wiem, czy mogę o to pytać, bo też nie chcę rzeczywiście, żebyś opowiadał wszystko, ale jeżeli dobrze to wszystko przebadałeś, to ty badasz też kolejność scen? No oczywiście, że tak. Wiesz, ja robię taki wykres, który przypomina trochę EKG. Okay. I tak naprawdę na czyli masz dolnej, ale przed. Na dolnej osi jest czas odmierzany co minutę, a na górnej masz emocje. Od braku zainteresowania przez zainteresowanie, koncentrację, emocje, wielkie emocje. I ja tak naprawdę wymyślam, w której minucie ludzie się mają śmiać, w której minucie mają się wzruszać. Oczywiście potem, kiedy oglądam film, okazuje się, że życie czasem mnie zaskakuje i śmieją się nie w tych momentach, nie w których z tego zakładałem, że się będą śmiać, czy nie działa na nich to, co przyjąłem za pewnik. Aczkolwiek w większości
w jakichś 80% to się pokrywa. I to jest dla mnie zawsze najfajniejsze doznanie, nie premiera uroczysta filmu, tylko ten moment, kiedy mogę pójść z normalnym widzem na zwykły seans do wybranego kina i zaabsorbować ten film za pośrednictwem emocji tych ludzi. Czyli robisz sobie takie fokusowe badania Patryka Wegi, wchodzisz, okulary, zdejmujesz te Dolce i Gabbany i nie widać, że to ty, i patrzysz, jak sala reaguje? Tak. Jedziesz do tego kina w Poznaniu? I wtedy przeżywam mój film niejako na nowo za pośrednictwem tych ludzi. Nie masz dość? Wiesz co, ja generalnie tak szybko żyję, tak szybko pracuję, że nie jestem gościem, który trzyma swoje filmy na półce nad magnetowidem. I mam nadzieję, że będzie wersja VHS, tak swoją drogą. Po jednej projekcji takiej w kinie przestaje dla mnie żyć. W tym sensie, że ja wręcz odcinam to, bo chcę to mieć za sobą, no bo ja teraz będę miał po 3 premiery rocznie, w związku z czym to jest, wiesz... 3 premiery rocznie? Ostre tempo, nie? Oszalałeś? 3 razy 2 godziny? No staram się ograniczać. To nawet tak... Woody Allen nie był tak płodny. W swoich latach wypuszczał jeden rocznie, no ale 3 rocznie? No. Poczekaj, czyli mamy przed parlamentarnymi wyborami pierwszą część, przed prezydenckimi drugą, tak? Bo w przyszłym roku też by się przydało coś mieć. No słuchaj, naprawdę czytasz w moich myślach. Adrian występuje u ciebie teraz? No możesz powiedzieć, przecież nikt tego nie ogląda. No słuchaj, dam ci scenariusz, to przeczytasz. Dobrze, no. Bardzo proszę. Ale on, mówisz, będzie naprawdę najmocniej poturbowany? On? Generalnie w tym filmie dostaje się wszystkim i to nie jest tak, że on uderza wyłącznie w jedną frakcję, bo ja mam jednak przeświadczenie, Ale oni się najbardziej boją, że ty załatwiasz wybory koalicji teraz. Polityka to, no kurwa, tak? I nie ma znaczenia, na kogo głosujesz, bo wszyscy są siebie warci. Oczywiście nie zmienia to faktu, że najwdzięczniej przywalać rządzącym z tego względu, że to buduje największą kontrowersję, ale człowiek oglądając ten film i wychodząc z niego będzie miał przekonanie, że to jest cios w politykę po w ogóle. Czyli nie załatwiasz wyborów koalicji Zjednoczonej, znaczy koalicji. Ja jestem przekonany, że jest rzesza ludzi w tym kraju, która jest niezdecydowana, bądź zdecydowana jest na to, żeby na wybory nie iść. I moim zdaniem ja jestem w stanie dotrzeć do tych ludzi. Czyli wyrwiesz i wywołać w nich jakąś refleksję. Bo nie wiadomo, nie mam złudzeń, że nagle 90% ludzi zmieni swoje poglądy, ale jesteśmy w stanie wpłynąć na ludzi, którzy są niezdecydowani. Ty jesteś w stanie wpłynąć. Film jest w stanie wpłynąć. No dobra, ale zobacz, to jest zadanie polityków tak naprawdę. Nie siedzi sobie taki schetyna, wydaje pieniądze na różne rzeczy, mógłby wydać pieniądze na ludzi, którzy mu przebadają tą Polskę, tak jak przebadał sobie Trump swoich obywateli i każdemu wysyłał inny komunikat i teraz może wysyłać tweety z kapslokiem dzień w dzień. Oczywiście, że tak. I pod tym względem PiS jest bardzo profesjonalny, bo on te badania wykonuje i wykonuje je na poziomie najlepszych partii w Europie. I myślę, że na tym wygrywa. I zobacz, to nie jest jakaś tajemna wiedza, że trzeba w to zainwestować, bo dzisiaj świat tak wygląda, nie? Mało tego, no masz narzędzia. Tak robią. No właśnie. A ci spierają się o to, czy Dyduch ma być na listach i czy iść z lewicą, czy nie iść z lewicą, a facet, który ma kilka procent, myślę o szefie PSL-u, robi swoje. Nie, niesamowicie niepozbierani są na parę miesięcy przed tak, ale paranoja polega na tym, że w ogóle nie mają pomysłu na program, tak? No jak można? Tylko pytanie, szanowny socjologu, czy Polak dzisiaj potrzebuje programu? Czy potrzebuje tej emocji, którą ty mu dajesz? Emocji. Jednak, no właśnie, czyli... No zamiatane, no po prostu. Co powiedzieć na dzień dobry Robertowi Biedroniowi? A bo on po mnie wchodzi, no, tak? No tak, jeśli się nie przestraszył, wiesz, powiedziałeś o nim kilka ciepłych słów. Jak myślisz, czy Robert Biedroń to jest ktoś, kto odniesie jeszcze jakiś sukces w polskiej polityce, bo nie będzie chował się w Brukseli? Jak Moim myślisz? Zdaniem nie odniesie. W ogóle? Wiesz, że to jest facet, który zawsze jak tu jest, a propos liczby widzów i tak dalej, to on zawsze ma rekordy. Nie wiemy dlaczego, ale tak po prostu jest. No. Dzisiaj akurat ty wygrywasz, ale wiesz. No widocznie w segmencie twojej widowni. Piękny jest to człowiek i on ma... Zobacz, jak on wszedł na rynek i mówi, słuchajcie, ja dzisiaj powalczę o Brukselę, później powalczę o Warszawę. Dostał się do Brukseli, zniknął. W ogóle siedzi tam i mówi, nie, no ja wspominałem, że będę liderem, ale ja liderem mogę być z Brukseli, z kawiarni, siedząc sobie i popijając kawkę. Kolejny socjopata. Ale jak powiedziałeś, wszyscy tam tak mają. No. To jest uleczalne? Nie. W ogóle nie?
Skoro teraz jest premiera na jesieni, a mają być trzy rocznie, to te trzy się zaczynają od 2020, czy jeszcze w tym roku coś będzie? Od 2020, już mi się lata pomieszały. Trzy premiery rocznie od Patryka Wegi, tak? Tak. Na to się trzeba ale ustawić. Nie chcę tego mówić, nie, bo nie, ludzie potem tego. Mówią, że za dużo robię i tak dalej. Jak chodzą i oglądają, to niech tak będzie. Patryk, dzięki. Bardzo dziękuję za spotkanie i polecam się jak zawsze. Jakby co. Trzymaj się. Do zobaczenia. Patryk Wega, szanowni państwo.